i chętnie posłucham twojego najnowszego kawałka, który będzie startował w preselekcjach do Eurowizji. Potwierdzasz? No potwierdzam, potwierdzam. Zrobiło się, wiesz, wokół tego takie zamieszanie tak naprawdę, że ja jestem zaskoczona bardzo, bo tak zgłosiłam go tak naprawdę spontanicznie, bo padła taka luźna propozycja ze strony managementu. I wiesz, no ja nie ukrywam, ja nie jestem zwolenniczką konkursu. Nie lubię bardzo, wiesz, one mi jakoś... Nie miałam nigdy powodzenia w konkursach. One mnie też bardzo stresują. Czuję taką bardzo dużą presję. I powiem tak, no jeśli ta piosenka się zakwalifikuje, to będzie miło. Jeśli się nie zakwalifikuje, to nic się nie stanie, nie będzie mi przykro, ponieważ ta piosenka nie została skomponowana na potrzeby Eurowizji. No i też tak naprawdę no nie jest to piosenka festiwalowa. Nie ma co tutaj ukrywać. Czy nad tym kawałkiem długo pracowałaś? Nad tym kawałkiem nie pracowaliśmy długo, ale ten kawałek tak naprawdę bardzo, bardzo długo leżał w szufladzie, jeśli mogę tak powiedzieć, dlatego że bardzo długo czekaliśmy na decyzję wytwórni płytowej, aż ta się z kolei zdecyduje i ten kawałek ujrzy światło dzienne. Ale no, ja jestem tylko artystą i ja mogę naciskać. A takie te ostateczne decyzje, kiedy, co, jak się ukaże, to już decyzja wytwórnia Universal. Także bardzo się cieszę, że się udało. Cieszę się, że ta piosenka została tak przyjęta. Mamy już w tej chwili ponad 500 000 wyświetleń w przeciągu niecałego tygodnia od premiery, więc ja uważam, że to jest bardzo duży sukces i chciałabym też z tego miejsca, jeśli mogę, podziękować wszystkim moim fanom i wszystkim słuchaczom za wsparcie, bo ja zawsze podkreślam, że jestem w miejscu, w którym jestem tutaj dzięki fanom i słuchaczom i gdyby nie oni, nie byłoby Pauli. Już bardzo cieszę się i bardzo wam dziękuję za zaufanie, za wsparcie i za to, że mogę spełniać swoje marzenia i być w miejscu, w którym jestem teraz.